Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Przechowywanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Klasyfikacja towarów to ich podział na grupy, uporządkowanie według określonego kryterium, jednej cechy wspólnej dla wszystkich produktów danej grupy. Istnieje wiele kryteriów podziału towarów, jednak biorąc pod uwagę funkcję towarów w procesie produkcyjnym, możemy wyróżnić surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. Innym kryterium podziału jest pochodzenie surowców. Biorąc je pod uwagę, możemy wyróżnić surowce pochodzenia roślinnego, takie jak zboża, owoce, warzywa, rośliny okopowe, rośliny oleiste. Surowce pochodzenia zwierzęcego, czyli żywiec rzeźny, mleko, jaja oraz ryby. Surowce pochodzenia mineralnego, takie jak sól i woda oraz surowce syntetyczne i częściowo syntetyczne. Surowce klasyfikować można również ze względu na ich trwałość. Wyróżnia się dwie grupy surowców. Trwałe, które posiadają w swoim składzie chemicznym substancje odporne na działanie czynników zewnętrznych, działanie procesów fizjologicznych, aktywności drobnoustrojów, reakcje chemiczne i fizyczne, oraz surowce nietrwałe, które zawierają w swoim składzie chemicznym substancje ulegające łatwo zepsuciu pod wpływem czynników fizjologicznych, np. procesy dojrzewania owoców, procesy porastania i kiełkowania ziemniaków czy zbóż, oddychanie i samozagrzewanie w przypadku np. mąki i innych. Na potrzeby racjonalnego żywienia wszystkie artykuły żywnościowe klasyfikuje się w grupy o zbliżonej wartości odżywczej. Najczęściej stosowany podział obejmuje 12 grup artykułów spożywczych. Produkty zbożowe, mleko i przetwory bez masła, jaja, mięso i ryby, masło, śmietana, tłuszcze różne, ziemniaki, warzywa i owoce zawierające duże ilości witaminy C, warzywa i owoce zawierające duże ilości karotenów, inne warzywa i owoce, suche nasiona roślin strączkowych, cukier i słodycze. Wymienione grupy surowców zwierzęcych i roślinnych to surowce podstawowe stanowiące najważniejszą część produkowanego przetworu i będące materiałem wyjściowym do obróbki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.